Dobra, cześć wszystkim po obiedzie. Cześć, najedzeni, wypoczęci? Nie. Dobra, temat 12 zasad budowania systemu wysokiej dostępności. Nie będzie ich 12, bo jest więcej takich zasad. Jak jesteście wypoczęci, to dojdziemy do bonusa, jak nie, no to skończymy wcześniej. Kilka słów o mnie. Jestem z firmy Decamel, zajmujemy się właśnie budową takich systemów. Projektujemy takie architektury, pomagamy software house'om utrzymywać ich aplikacje. A ja przy okazji zajmuję się, nie wiem, lataniem, żeglugą i tak dalej, więc możemy sobie pogadać o takich ciekawszych tematach niż tym nudnym IT. Mówiąc o dostępności, tak naprawdę trzeba myśleć w kategorii trzech rzeczy. Ludziach, technologii, no i procesach. Dzisiaj skupimy się tak naprawdę na technologii, bo jesteśmy na konferencji IT, ale wiele z tych rzeczy będzie odnosiło się chociażby do procesów, czy do zasobów ludzkich i tak dalej, i tak dalej. Zdefiniujmy sobie najpierw dostępność. No czym jest ta dostępność? Jest to taka miara, która nam definiuje tak naprawdę, jak dany system jest działający. A z naszego punktu widzenia administratorów to jest, jak on bardzo długo nie działa. I możemy sobie wyróżnić klasy dostępności. Tutaj będę dał wam przykład klas dostępności w skali roku. Jeżeli mamy klasy dostępności typu 90% dostępności w skali roku, no to się okazuje, że taki system jest tak naprawdę unmanaged i on może nie działać przez 36 dni w roku. Wyobraźcie sobie, że na produkcji mamy awarię, która trwa 36 dni. No, też mi się to podoba. To są naprawdę fajne systemy. Cisza, spokój, wakacje. No, potem mamy systemy już takie managed, 99%, 3 dni. I oczywiście awaria zaczyna się w piątek, tak? Tak, o 16 wszystkie kryzysy wypadają w piątek, zawsze jak wszyscy z biura wyjdą. No, potem mamy systemy już, dochodzą na coraz więcej dziewiątek, 8 godzin niedostępności w skali roku. 52 minuty, kolejna klasa, coraz więcej, coraz więcej. Tu już mamy te systemy o wysokiej dostępności. W skali roku jest tylko 5 minut, 15,6 sekundy przerwy, przestoju. Włączając to release'y, awarie serwerów, bugi na produkcji, 500-ki i tak dalej, i tak dalej. No ale można zrobić to lepiej. Tak? Dorzucając 31 sekund w skali roku, no już takie ultra... To są 3 sekundy niedostępności działania systemu rocznie. No to miesięcznie to jest... To są ułamki mikrosekund i takie systemy w naszym świecie działają. O dziwo. Spójrzmy na przykład na dostępność EC2 w Amazonie. Kto z was korzysta z EC2? No dużo osób. Jaka jest dostępność usługi EC2? Jak myślicie? Ta. 4.9. Ale czy to znaczy, że instancja EC2 może nie działać przez 52 minuty? Nie. To znaczy, że usługa, która tworzy tę instancję, może nie działać. Czyli jak wam padnie wirtualka, to usługa, która podniesie nową instancję, działa. AWS nie daje wam SLA na instancję, tylko SLA na usługę stawiania tych instancji. O, zrobiło się cicho i poważnie. Tak? Należy o tym pamiętać. To jest ta różnica, że nie mamy dostępności maszyny. Mamy dostępność usługi stawiania tych maszyn. Czyli to my musimy zadbać o to, że jak padnie nam jedna instancja, to mamy jakąś high availability zone, wstanie druga w autoscaling grupie i tak dalej. I AWS gwarantuje nam dostępność tych usług, a nie produktów tych usług. Tak samo będzie ze S3 i całą resztą. Amazon, jak i większość firm, daje nam również tak zwane SLA, czyli Service License Agreement. Jeżeli dana usługa nie działa przez jakieś poniżej tych 4.9 tutaj, no to daje rekompensatę. W przypadku AWS jest to 10%, jeśli tam zejdziemy poniżej 99% dostępności, 10% wartości usługi. Jeżeli zejdą z jakością usług poniżej 95%, to zwracają nam 100%. No ale to w skali pewnie biznesu zupełnie inaczej to wygląda.
Zanim dojdziemy do budowania tych systemów, policzmy SLA infrastruktury. Tu mamy przykładowy serwis www z taką dostępnością i jest podpięty do bazy danych na serwerze o takiej dostępności. Jaka będzie dostępność całego tego systemu? No tak, system może nie działać w momencie, kiedy nam padnie baza, serwer www, tak? Może nie działać w momencie, jak padnie nam baza danych. I jak wszystko padnie. Czyli dostępność takiego systemu, jak ktoś powiedział, trzeba pomnożyć. I to już jest tak naprawdę 7 godzin niedostępności w skali miesiąca. Tak, jeżeli mamy serwery w ten sposób ułożone szeregowo, no to niestety nam dostępność bardzo spada. No dobrze, ale chcemy powiększyć tą dostępność, bo 99% w skali miesiąca, roku nam nie odpowiada, no to co możemy zrobić? Zduplikujmy sobie serwer www, baza danych wytrzyma, dorzućmy load balancer. Load balancer ma większą dostępność, prostsza maszyna, mniej awaryjna na przykład. Jak myślicie, jak będzie wyglądała dostępność tej infrastruktury? Jeszcze gorzej. Nie, no właśnie tak będzie wyglądała. No, ciut lepiej, ciut gorzej. Trudniejsza matematyka. Koszta nam rosną, bo z dwóch serwerów mamy już naprawdę ich 4. Czyli dwukrotnie większa tak naprawdę koszt obsługi infrastruktury. SLA jest już jest większy. No dobrze, ale to dalej nie jest zadowalające nam SLA, więc musimy dalej dorzucić, wyeliminować wszystkie single point of failure. Dorzucamy sobie po 2 load balancery, które działają w jakimś hot swapie. 2 serwery www i 2 bazy danych. No i liczymy to SLA. No niestety taka jest matematyka. Dlatego teraz porozmawiamy o tym, jak projektować takie systemy, na jakie zwrócić uwagę czynniki, aby projektować już na poziomie projektu, tworzyć system o wysokiej dostępności. Jest takich 12 zasad, chodzi kilka kolejnych, część się bierze w scalability, część związana jest z kosztem, no i część z dostępnością. Zacznijmy od takiej zasady, która się nazywa N plus 1 design. Czyli jeżeli cokolwiek projektujemy, myślmy o tym, że potrzebujemy nie jedną instancję, a dwie instancje. Jeżeli mamy administratora w firmie, miejmy 2 administratorów w firmie, tak? No bo jak ten pierwszy jest na urlopie i mamy awarię, no to lipa, tak? I dlatego mówię, te zasady tyczą się również ludzi, procesów i tak dalej. Czyli jeżeli mamy jeden serwer www, pomyślmy o drugim serwerze www. Ja uważam, że powinna być zasada N plus 2. Jeden serwer na produkcję, drugi na testy, a trzeci, jak coś naprawdę nam pójdzie nie tak. Jeżeli jesteśmy większą firmą, myślmy o 2-3 serwerowniach. Już na poziomie projektu. Ludzie, deweloperzy, teamy. Nie może być tak, że najczęściej w software house'ach to, co ja spotykam, to jest 13 deweloperów, 70 deweloperów, 40 QA'ów i 2 DevOpsów, tak? No bo oni przecież tymi automatami to stawiają tą infrastrukturę, ale się pech chciał, pojechali razem na konferencję. Taką jak ta, no i dzisiaj rano nie wstali, bo była dobra impreza. A jak ESL-a poszło, tak, no dokładnie, więc na tym, o tym trzeba myśleć. Już projektując infrastrukturę, projektując team. Kolejna taka zasada, design for rollback. No o niej dużo można mówić. Czyli jeżeli tworzymy znowuż oprogramowanie, infrastrukturę i wprowadzamy upgrade'y, zmiany, pamiętajmy o tym, aby była możliwość cofnięcia wersji, kompatybilność wsteczna. No bo jeżeli wdrożymy coś na produkcję, coś co nie działa, a nie możemy wycofać tej zmiany, no to jesteśmy z błędem na produkcji, z czymś co się nie przyjęło. Na jeden z prezek było o toggle feature. Fajnie by było mieć taką możliwość. Ja jeszcze do design for rollback mówię, że są ludzie, którzy robią te backupy, tak? A kto z was testuje backupy? O, z 4 osoby, no. Nie no, super, naprawdę, bo w większości systemów tak robimy backupy, wgrywamy backupy na przykład na Amazon S3, wgrywamy na Glaciera. Glacier jest tani, zgadzacie się? A wiecie, jak długo się ściąga dane z Glaciera? Jeżeli poprosimy o request do Amazona, wystaw nam pliki z Glaciera, to nasza za 5 godzin je dopiero wystawi. Nie no, super, mamy backup, ale co z rollbackiem? Ile trwa odszyfrowanie backupu, jeśli go szyfrujemy? Zależy od danych.
No, ale najczęściej to nie jest testowane. Backup zrobiony, done, tam targ GZ się wykonał, skopiowaliśmy gdzieś na bok, wrzuciliśmy w clouda, super, mamy backup. Backupujemy dane, ale zapominamy o konfiguracji systemu, konfiguracji infrastruktury, hasłach i tak dalej, i tak dalej. To już na fazie projektu powinno być przemyślane, żebyśmy wiedzieli. Ja bardzo często lubię w mojej firmie robić tak, że coś sam uszkadzam i patrzę, jak administratorzy szybko to zyskują. A najczęściej robię to na praktykantach lub nowych osobach. Nie, jest to super, bo taka nowa osoba, jak w szybki sposób na wiki, wewnętrznej wiki znajdzie procedurę rollbacku i czas jest akceptowalny, to znaczy, że zrobiliśmy procedurę backupu i rollbacku dobrze. Jeżeli korzystacie z usług firm hostingowych, skasujcie plik testowy, na przykład, nie wiem, dupa.txt i zgłoście im ticket i każcie im odzyskać. A potem mierzcie czas. Jeżeli odzyskają wam w pół godziny, jest dla was to akceptowalne, spoko. Jak po 7 dniach odpiszą, że nie dadzą rady, no być może część z was to zaakceptuje. To jest najprostsza metoda sprawdzenia, czy backup działa. Jeżeli korzystamy z usług jakichś administratorów czy firm hostingowych i sami też to możemy sprawdzać. Przenosząc się na nowego MacBooka, przetestowałem moją procedurę rollbacku, zajęło mi godzinę. Postawienie wszystkiego od zera, no więc jestem zadowolony, tak? To samo róbcie na produkcji. Wywalcie swoje środowisko lokalne na kompie. Mam kumpla frontenda, który przez 8 godzin stawia te swoje Node.js-y, żeby coś tam kompilować, tak? I on mówi, ten laptop nie może się zepsuć, bo jestem dzień roboczy w plecy. Kolejna zasada, design to be disabled. Zasada mówi krótko, jeżeli wprowadzamy nową funkcję, miejmy możliwość taki wyłącznik, żeby ją wyłączyć. I niekoniecznie chodzi tu też o funkcjach, ale również usługach w danym serwisie. Jeżeli mamy sklep internetowy, głównym celem sklepu internetowego jest sprzedaż. Ale widzimy, że na przykład wyszukiwarka bardzo obciąża serwery. Wyłączmy ją. Sklep dalej będzie sprzedawał, serwery dalej będą działać. Ograniczymy funkcjonalność naszej usługi, ale nie uszkodzimy jej całkowicie, tak? Bot sieciowy, który grzebie coś w wyszukiwarce, potrafi zabić cały sklep internetowy strony, a my nie potrafimy nic z nim zrobić. Możliwość wyłączenia danego elementu w aplikacji czy w infrastrukturze, który nam przeszkadza. Tak samo mieliśmy do tego failback. Jeżeli korzystamy z systemu cache, na przykład Redisa i Redis padnie, albo go wyłączamy, bo biblioteka do obsługi jest niefajnie napisana, niestabilna, no to nasz system przepina się automatycznie na starą metodę korzystania z baz danych. Taki fallback. Zasada, aby monitorować. To najczęściej tyczy się administratorów, tak? No bo oni monitorują dostępność pamięci na serwerze, obciążenie procesora. A co programiści monitorują? W sumie nic. Oni napisali aplikację, ona działa. Klient mówi, że strona jest, nie działa. Administrator mówi, że obciążenie na procesorze jest zerowe i mamy dużo RAMu. Dlatego warto poza monitorowaniem na przykład serwerów, parametrów sieciowych, takich rzeczy stricte DevOpsowych, monitorować również usługę, którą świadczymy. Są systemy do monitoringu, jest naprawdę pełno, od New Relica, Zabbixa, Nagiosa, czegokolwiek, które pozwolą nam zbudować nawet flow w aplikacji i ten monitoring wchodzi, loguje się do naszego sklepu internetowego, symuluje sprzedaż, wywołuje jakieś metody w API, requesty, mierzy czas odpowiedzi, poprawność odpowiedzi na produkcji. Na zdrowie. Dzięki czemu mamy informacje na żywo. Czy to, co jak usługa, jaką świadczymy, ona działa, czy z każdym kolejnym release'em ona na przykład nie działa wolniej. To bardzo fajnie widać na wykresach, jak monitorujemy daną aplikację klienta i widzimy, że z biegiem czasu zaczyna aplikacja działać wolniej. Serwery są te same, ruchu nie przybywa, aplikacja działa wolniej. No to już wiemy, że deweloperzy coś tam w kodzie pogrzebali, nie jest optymalne. Więc jeżeli monitorujemy to, co robimy, to bardzo szybko możemy, czy na środowisku testowym, czy produkcyjnym, zobaczyć, co się dzieje. Wyłapać te awarie. Jest też czasem w drugą stronę, jak przesadzimy z monitoringiem, gdzie monitoring generuje więcej ruchu niż klienci. No naprawdę, to nie jest śmieszne, bo nie wiem, czy pamiętacie dawne czasy, jak się kupowało dzwonki SMS-owe do telefonów. No to zapiąłem taki monitoring w jednym telekomie, który kupował co minutę dzwonek. Top sprzedawanych dzwonków to był ten dzwonek z monitoringu, nie? Jakaś MP3 totalnie z czapy, nie? Na drugim miejscu powiedzmy Beyoncé czy coś takiego, nie? Gdzie pierwszy miał tam ileś milionów pobrań, a drugie 100 tysięcy na przykład, tak? Więc też trzeba uważać z tym monitoringiem, bo monitoring potrafi wygenerować nam obciążenie.
Jeżeli monitorujemy jakąś bardzo ciężką procedurę w API, która jest wymagająca na jakimś dużym na produkcji, no to my możemy naszym monitoringiem niestety dojechać tą bazę danych na nasz system, wygenerować zbędne logi. Ludzie od analityki mogą myśleć, że mamy dużą sprzedaż albo coś się dzieje, tak, bo nie wycięliśmy w analityce adresu IP systemu monitoringującego. Kolejna zasada, design for multiple life sites. Tak naprawdę to, żeby tworzyć mikroserwisy, małe usługi naszej aplikacji. System rozproszony, bardziej go rozproszymy na małe usługi, tym tak naprawdę spełniamy zasadę N plus 1, bo możemy tę usługę rozproszyć na kilka instancji. 2-3 serwery webowe, które świadczą usługę, a nie jeden monolityczny. I tak dalej, i tak dalej. No to jest bardzo prosta zasada. Kolejna. To we frontendzie, chyba w JavaScriptie jest tak, że co 2 minuty nowy framework wychodzi, prawda? Ja zawsze mówię, że jak używamy technologii, to ta, która ma najwięcej odpowiedzi chyba na Stack Overflow. No bo jak wystąpi błąd na produkcji, to po prostu mamy już rozwiązanie gotowe w internecie. Używanie najnowszych wersji nie zawsze jest fajne. No po prostu jeszcze nikt nie rozwiązał naszych problemów, albo jesteśmy pierwszymi osobami, które widzą taki error i sobie z tym nie poradzimy. Więc warto stawiać na sprawdzone technologie, stabilne, może wersje LTS. Jeszcze będę rzucił do tego, że starajmy się powielać technologie w naszej infrastrukturze. Jeżeli mamy, nie wiem, 17 baz opartych o MySQL-a, nagle jakiś deweloper wpada na pomysł, zróbmy coś na Postgresie, no to nie, zróbmy to na MySQL-u, być może będzie gorzej, wolniej, ale nie musimy dwóch różnych technologii utrzymywać. Nie musimy się o to martwić, o cykl rozwoju Postgresa, MySQL-a, ten ma inne wymagania do biblioteki, tak dalej, tak dalej. Nasz dział DevOpsa nie musi uczyć się dwóch baz danych, więc starajmy się wykorzystać to, co już mamy. Są koszta, które są tak naprawdę nieliczone, typu koszt pracy ludzi, przygotowania procedur deploymentu i tak dalej, i tak dalej. Projektujmy systemy w sposób asynchroniczny. Komunikacja asynchroniczna jest bardzo fajna, no bo jest szybka. Request, response. Gorzej, jak ten response nie przychodzi, bo system działa wolno. Zwłaszcza, jak korzystam z jakichś zewnętrznych systemów, sieć nie domaga, albo naszymi requestami synchronicznymi po prostu dobijamy bazę danych czy inny jakiś podsystem po API. Kolejkowanie zapytań jest bardzo fajne, bo możemy wrzucić to na kolejkę. Znowuż, monitorować tą kolejkę, ile tam mamy jobów do wykonania i w prosty sposób skalować workery, które z tej kolejki zdejmują zadania. Komunikacja synchroniczna naprawdę ułatwia skalowalność, ułatwia pracę i ułatwia monitoring. Nie zawsze jest to możliwe, no nie wyobrażam sobie połączeń do MySQL w sposób asynchroniczny, ale może poprzez kolejkę, nie wiem, ActiveMQ, RabbitMQ, Kafkę, cokolwiek, zaprojektować nasz system w taki sposób, aby był asynchroniczny. To naprawdę ułatwia skalowanie, geolokację i tak dalej, i tak dalej. Systemy bezstanowe. Sesje użytkownika potrafią ważyć. W jednym projekcie, który pamiętam utrzymywaliśmy, sesja użytkownika miała 5 MB. Naprawdę, JSON 5-megabajtowy gdzieś tam sobie latał po bazie danych. Oczywiście na środowisku deweloperskim przy 12 QA-ach to nie było problemem. Na produkcji, gdzie te requesty są w milionach, ruch sieciowy pomiędzy bazą danych, czy generalnie wysycali łącze gigabitowe pomiędzy serwerami. Same sesje. Bo tam w sesjach w ogóle były przerzucane całe chyba translacje językowe całej aplikacji, nie wiadomo po co. I to wychodzi oczywiście w momencie monitoringu, jeżeli monitorujemy sieć, monitorujemy aplikację, wchodzi release i nagle widzicie na sieciówkach gigabit ruchu, gdzie wcześniej było powiedzmy 10 mega, no to jest coś nie tak, coś nie hala, ale to dzięki monitoringu i tak dalej można to szybko wykryć. No oczywiście nikt nie popełnił błędu, deweloperzy nie zrobili, to QA nie zauważyli, nie, to wina administratorów, że są za słabe sieciówki. Standard, nie? Ale jeżeli tworzycie systemy bezstanowe, albo już mamy te sesje, no to odchudzajmy je, tak? Korzystajmy z systemów cache'y, redisów, usług do tego stworzonych. Skalowanie. Scale up, out, not out. Mamy dwie metody skalowania, pionowe i poziome. Zacznijmy od tego prostszego skalowania, czyli mamy sobie serwer. No jeżeli on nie domaga, no to jeżeli mamy to clouda, no to suwaczkiem powiększamy go większy serwer. Jeżeli nie, no to kupujemy większe dyski, szybsze procesory. Najprostsza metoda skalowania. Tak, więcej RAMu, więcej gigabajtów, szybsza karta graficzna i tak dalej. No ale to ma pewne ograniczenia. Ilość fizyczne ograniczenia, więcej nie włożymy RAMu w tą maszynę, no po prostu nie ma opcji. Więc zostaje nam skalowanie poziome, czyli wiele takich samych
serwerków działających równolegle. To jest o tyle fajne, że jeżeli mamy tą architekturę rozproszoną na mikroserwisy, to możemy używać tańszego sprzętu, gorszej jakości, no bo jeżeli mamy 10 słabych maszyn, wypadną nam dwie, no to wstawiamy dwie znowu takie same tanie i dalej to działa. Gorzej jak nam padnie jeden taki potężny serwer, który ma, nie wiem, 64 GB, dobra, 128 GB, chodzi tam jakiś Oracle. Więc scale out jest bardzo fajnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o tej procedurach N plus 1, czy rozproszone mikroserwisy. No i tak naprawdę scale out możemy skalować się na kilka osi. Możemy po prostu nasz serwis, jeżeli chodzi o skalowanie w osi X, klonować. Czyli nasz system dokładnie jeden do jednego klonujemy na naście mikroserwisów tych samych usług. Najprostsza metoda. Jeżeli byśmy się chcieli skalować w osi Y, to już nie robimy klona instancji, tylko dzielimy naszą usługę na mikroserwisy i skalujemy bazy danych, skalujemy system wyszukiwania, skalujemy system logowania, skalujemy system przechowywania plików i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu możemy skalować tylko ten element aplikacji, który jest problematyczny. Jeżeli wyszukiwarka wymaga większej mocy, skalujemy tylko usługi, tylko serwery, tylko te instancje, które odpowiadają za wyszukiwarkę. No i jeszcze mamy skalowanie w osi Z. To już możemy sobie skalować tak zwany partitioning, czyli na przykład skalujemy sobie całą aplikację względem geolokalizacji albo względem, nie wiem, nieparzystych lub parzystych użytkowników w naszym systemie albo użytkowników w jakiś tam sposób. To nam daje już naprawdę dużo możliwości, typu wprowadzamy zmiany najpierw w Europie, potem w Stanach albo na połowie użytkowników coś testujemy. Kolejna zasada, buy when non-core. Jest to bardzo fajna zasada, która mówi, kupuj wtedy, kiedy nie jest to twój core biznes. W software house'ach najczęściej spotykam takie rozwiązania typu, po co mamy kupować Jira czy jakiś system ticketowy? Jesteśmy deweloperami, napiszmy go sobie sami. I potem się okazuje, że ten software house utrzymuje swój system ticketów zamiast tworzyć produkt. No my też tak mieliśmy, po co mamy kupować usługę pocztową w Google, jak sami sobie postawimy serwery pocztowe, tak? Później się okazało, że było tak, pamiętam, święta, cisza, spokój, żadne maile nie wpadają. Na produkcjach pewnie super, nie? Tylko nasz system pocztowy leżał. Więc jeżeli nie zajmujemy się tym, to kupmy tą usługę. Jeżeli jesteśmy software house'em, nie zajmujemy się administracją serwerami, wykupmy usługę administracji. Bo później się okaże, że deweloperzy zamiast kodować, rozkminiają, dlaczego Docker nie chce się na sockecie z czymś tam podłączyć. To nie jest ich broszka. A ten czas, który oni na to tracą, nie jest liczony jako czas tworzenia produktu. Podobna zasada, która tyczyła się sprawdzonych rozwiązań software'owych, tyczy się tak samo sprzętu. Można kupić najnowszy sprzęt na rynku serwerowym, bardzo fajny, ale co jak on się jeszcze zepsuje? I naprawdę w karierze naszych klientów było tak, że kupili najnowszą macierz, zamówili półkę z dyskami, no i dwa, która przyjechała w tej macierzy i potrzebowaliśmy więcej, ale nie mamy. Za pół roku zostaną dopiero wyprodukowane, to jest nowy produkt na rynku. Nie spodziewaliśmy się, że ktoś będzie potrzebował tyle tera danych. Przykład z życia i szybki pomysł migracji na S3. Ogromne koszta. Serwisy nie działają, nie ma części zamiennych, nie ma techników, którzy to potrafią zrobić. Produkt dopiero wyszedł na rynek. Softwarem jest prościej, no bo tam deweloper se puści commit na gita, wciągniemy fixa, a w przypadku sprzętu już jest problem. Jeżeli używamy wszystko w cloudach, no to oczywiście tak samo może być. Nowy region, który startuje w AWS-ie, bardzo często ma inne wersje systemu, inne limity, inne typy instancji, które być może jeszcze nie potrafimy obsługiwać, nie wiem, w Terraformie i tak dalej. Dlatego należy o tym pamiętać, że stabilne rozwiązania, być może stare, ale są fajne. Znamy ich błędy, wiemy, jak je zrobić workaround i nie odkrywamy, jak Krzysztof Kolumb, czegoś na nowo. Zostały mi 2 minuty do pytań, widzę, więc jeszcze bonus. Build small, really small, fail fast. Małe zmiany, które wrzucamy na produkcję. Ewolucja, nie rewolucja. Monitoring, który szybko wykryje mały błąd na produkcji, który szybko zrollbackujemy, będzie spokojny, jeżeli musimy
wymienić na przykład technologię, którą właśnie wdrożyliśmy, tak? Zmieniliśmy na produkcji bazę danych z MySQL-a na Postgresa czy coś w ten deseń. Małe, częste release'y, małe, częste zmiany, łatwo odtwarzalne, wycofywalne, monitorowalne. Wyizolowane błędy. Jeżeli mamy tą zasadę design to be disabled, jeżeli uszkodzi nam się wyszukiwarka, to nie pociąga za sobą padu sklepu internetowego. Jeżeli wywali nam się system cache, nasza aplikacja potrafi działać bez cache'a. Nie wiem, nie działają Redisy? Okej, nie działa Redis, nasza aplikacja umie po prostu zrobić zapytanie na bazie danych i nie korzysta z cache'u, działa wolniej, ale dalej działa. No i automation over people. Z automatami jest tak, że jak popełnią błąd, to już masowo, nie? Ale automaty są powtarzalne, robią zawsze dokładnie to samo. Możemy to przewidzieć. Czyli zapomnijmy o manualnych deployach. Starajmy się to zautomatyzować. No, na papierze to wygląda fajnie. Gorzej jest w praktyce, ale naprawdę, jeżeli robimy coś w sposób powtarzalny, spróbujmy zrobić z tego jakiś flow, jakiś skrypt, zapiąć do tego jakiś automat. Nawet jeśli to nawet jednolinijkowy skrypt, jednolinijkowy proces. Zautomatyzujmy to, a naprawdę zaoszczędzimy czas i będziemy mieli procedury, które pomagają nam się skalować. No i tak, żeby to podsumować, tania architektura, tani sprzęt, tanie serwery, które są rozłożone w wielu lokalizacjach, na wielu mikroserwisach, bo są łatwo wymienialne, zastępowalne. Kupujmy aplikacje, zamiast ich piszmy, jeżeli potrzebujemy danych usług. Pamiętajmy o zasadzie N plus 1, N plus 2. Skalujmy się, dzielmy te aplikacje, nie róbmy monolitów. I tak naprawdę będziemy powoli dążyć do tych systemów o wysokiej dostępności. Takie systemy prościej się skaluje. Jedna duża baza danych jest ciężko skalowalna, przepinalna. Kilkanaście małych baz, tabel podzielonych jest bardzo fajnie, można to skalować. Dzięki i zapraszam do pytań. Ja mam tym rzucać? A to jest włączone? Nie. Myślisz, że ten dorzucę w tą lampę? Cześć, to ja mam pytanie o to stateless. Czy to jakby, bo to tak zabrzmiało, róbmy stateless aplikację, ale tak zabrzmiało, jakbyśmy mieli w ogóle nie robić, nie mieć sesji, czy jakby, bo powiedziałeś, czy tam nie było czasem problemem to, że ta sesja była po prostu za duża? Znaczy tak, była za duża, ale jeżeli w ogóle nie będzie sesji, to będzie super, tak? Czyli dążymy z sesjami do wielkości zero, czyli brak sesji. To jest teoria, nie da się w wielu systemach wyeliminować sesyjności sesji. Tak, ale jeżeli nie możemy tego zrobić, to pamiętajmy, żeby ją odchudzić, żeby była jak najmniejsza, tak? Żeby ta sesja po całym naszym mikroserwisach, który jest duży, je skalujemy, nie latała po sieci. Bo potem niestety jest właśnie problem, że taka dwumegowa sesja lata sobie po mikroserwisach, pomiędzy dockerami i ten ruch sieciowy, to wszystko jest tak generowane duże, że potem taki administrator ma coś zdebugować, to on... No jest jakiś ruch, tak? Ale to jest tylko jeden gdzie tam lata, nie? Logi i tak dalej. No niestety nie da się zrobić w pełni systemów bezsesyjnych, tak samo w pełni niesynchronicznych. To jest coś, do czego powiedzmy dążymy, a nie zawsze jest to możliwe. Tu musisz rzucić na początek. Jakie znasz systemy o tej ultradostępności? Medyczne najczęściej. Rzeczywiście 3 sekundy? Znaczy wiesz co, 3 czy 4 sekundy, no to jest takie mniej więcej, ale są systemy, które właśnie ratują życie, czy monitorują na żywo na przykład ludzi w szpitalach. No tam nie może być, że system, który działa, to nie są zawsze systemy informatyczne. Systemy w promach kosmicznych. Poczekaj, bo mieliśmy chyba update, tak, Windowsa kiedyś w czasie operacji. Tak, były takie systemy, no ale tak, są takie systemy, są drogie, to są systemy związane z ratowaniem życia, podtrzymaniem życia, monitoringiem pacjentów, czy systemy bardzo krytyczne, systemy giełdowe bardzo często, systemy na lotniskach, mają milion tych failoverów, że tam przepięcie się, to jest tak naprawdę, że gościu po prostu przesiada się stanowisko obok i to jest ten czas, kiedy on się przepina, bo tu ma redundantny system. Na statku, z rzeczy morskich, no to na jednym statku też był taki system, tylko czas przejścia z jednej burty na drugą na takim dużym okręcie trwało bardzo długo i
system nie był w tej klasie dostępności. Chodziło o sterowanie statkiem w porcie, tak. Ale są takie systemy, no są bardzo drogie. To jeszcze pamiętajmy w tej dostępności, że czasem taniej jest mieć awarię, niż utrzymywać system o takiej wysokiej dostępności. Bo jeżeli mamy sklep internetowy, który w godziny zarabia 100 zł, no on padnie na 2 godziny, to tracimy 3 stówy. Ale utrzymanie infrastruktury na to może kosztować kilka tysięcy. To ktoś mi zadał wczoraj pytanie, jak to się dzieje, że systemy sprzedaży biletów na koncertów zawsze w momencie sprzedaży leżą? No bo mogą leżeć, kupicie za 2 godziny i nic się nie stanie. Im się nie opłaca po prostu skalować. Jak chcecie kupić bilet na Rammsteina, to kupicie go o 6 rano. Tak? Tak samo było z tym, jak weszły 500+. Banki leżały przez kilkanaście godzin, systemy leżały przez kilkanaście godzin, a wypłaty się pojawiły. Tak? Więc są systemy, które taniej opłaca się je sfejlować po prostu, żeby nie działały. Są systemy, które nie muszą działać w piątek po 16 przez weekend. Po prostu są gaszone. Powiem więcej, nawet taki bank utrzymywaliśmy. Jakiś regionalny bank, nie pamiętam który, ale on nie musiał działać, tak? Najczęściej te banki jakieś tam gdzieś tam na wsi, no po prostu nikt wtedy nie idzie do sklepu i siedzi, coś tam robią, tak? No, nie musi to działać. Powiem więcej, są takie sklepy internetowe, które w niedzielę handlowe działają, w niedzielę niehandlowe są wyłączane. Nie widzę chyba już pytań, chociaż nie wiem. O, tam jest pytanko. Wal. Największy fail w życiu. O! Kurde. Ale tak zawodowo czy prywatnie? Bo nie wiem. Zawodowo może być. Właśnie, szczerze powiedziawszy, to mi się nie zdarzyło, ale... Kolega opowiadał. Mam kolegę, który... W procedurze release'u jednej dużego systemu IT było napisane, że trzeba zrobić backup. Zrobiliśmy po release'ie. Zgodnie z procedurą, trzeba było zrobić backup, ale nikt napisał, że przed release'em. Na szczęście się nic nie stało, ale taki poważny to był kiedyś fuck-up jednego tula, który wyorał w jednym momencie całą produkcję dużego systemu IT w Polsce. Po prostu błąd w oprogramowaniu, gdzie tam przełącznik, tak w skrócie, minus D, directory, podajesz mu ścieżkę, gdzie ma zapisywać raporty i on najpierw sformatował root directory i stworzył swoją infrastrukturę. Dział monitoringu po prostu przybiegł do działu IT i mówi, chłopaki, czemu macie nagle tyle giga wolnego na serwerach? No właśnie, to i naprawdę. I wtedy się właśnie pewna firma nauczyła, że backup to nie rollback, bo backup robili, ale rollbacku nie testowali i niestety backup był robiony na żywym systemie i pliki nie były odzyskiwane, nie były konsystentne. Był przyspieszony release, wtedy jeszcze ze SVN-a, nowej wersji aplikacji. Trwało około tygodnia. Software house'y były ściągane na żywo, bugfixy. No, na produkcję w Polsce wjechał alfa system dostępny i łatany, tak? Dlatego mówię, backupy robicie, ale testujcie, czy faktycznie wiecie, jak je odzyskać. Bo być może ktoś z was nagrywa backupy daje na płytach CD, ale no nie wiem, jak to podłączyć i odzyskać, tak? Albo na przykład nie ma hasła do backupu, który jest szyfrowany, bo kluczem szyfrujemy, ale nie znamy hasła do tego klucza. Są naprawdę takie niby niuanse, ale się okazują, że w stresie, że o trzeciej w nocy coś padnie, to mówię, fajnie by było, jakby ten administrator się budzi, czy programista, on wiedział, że tu kliknie, tu dopisze hasło, tu wciśnie Enter i zacznie się procedura rollbacku, a nie dopiero sobie wymyśla, kurczę, gdzie my trzymamy pliki? Czy my w ogóle je trzymamy, nie? Tak? Ale stosując pewne te zasady mikroserwisów, infrastructure as a code, bardzo często się okazuje, że my nie potrzebujemy mieć backupu. No bo jeżeli mamy infrastrukturę as a code, to ona padnie, to ją postawimy od zera. Jeżeli mamy wszystko w mikroserwisach, gdzieś tam w automatyczny deployment, to my zamiast odzyskiwać dane, my się zrelisujemy ponownie. Nie musimy robić dokumentacji, bo dokumentację mamy w kodzie. Jeżeli mamy infrastrukturę opisaną w cloudzie jako kod, tak? Więc część rzeczy możemy sobie ułatwiać. Ja mówię, ewolucja, nie rewolucja, tak? Żeby się nie wrócić do firm, wyłarali wszystko i zaczęli od zera, tak? Tylko na przykład przetestować swoje rollbacki. Nawet mówię, przetestować swój firmowy komputer, na którym pracuję. Zobaczyć, czy firma mi go odzyska w 2 dni, czy będę przez 7 dni siedział się nudził i tak dalej, i tak dalej. Bo to są rzeczy, które naprawdę się nie myśli, a potem jest totalny fuck up, nie wiem, w open space, bo poszło przepięcie, 6 laptopów padło kluczowych deweloperów. Jak szybko firma dostarczy nam sprzęt do pracy? Albo był pożar.
Zdarza się. Czy przed wyjściem z pracy puszczacie puszę na produkcję, tak? I tak dalej. I znowu te pusze można zautomatyzować. Przy wyłączaniu komputera zrób puszę, tak? I tak dalej. Więc te rzeczy można sobie automatyzować i eliminować te fejle na wielu warstwach. Zrobić symulację, dobra. Mamy dwóch świeżaków, to wyjdźmy sobie na kawkę na konferencyjną, z komórki pójdźmy fail na produkcji, czy na zobaczmy, jak sobie poradzą, nie? Czy w ogóle zobaczą awarię? No jak szkoliliśmy praktykantów, to bardzo często dawaliśmy im 7 serwerów do monitorowania, znaczy do konfiguracji, uwalaliśmy 4, oni pod koniec praktyk się dowiadywali, że nie działają na przykład, nie? Bo przez tam 3 tygodnie konfigurujemy 3 maszyny, a potem to se sklonujemy tam na tamto, nie? Możesz się zalogować na tą maszynę? No nie mogę. A pamiętasz hasła? A te maszyny leżą po prostu, tak? Więc są takie fuck-upy. Dobra, to już mi urugają, żeby kończyć, więc jeszcze jakieś pytanko? I zasada N plus 1 też działa w barze, nie jedno piwo, a dwa co najmniej, nie? I design to rollback nad ranem. Dobra, w takim razie jak nie ma pytań, to dzięki i do zobaczenia w próbach.